Vlogmas. Dzień. Pierwszy. Moi drodzy, dzisiaj mamy 1 grudzień, a to oznacza pierwszy dzień Vlogmas. I pora zrobić herbatkę w moim ulubionym świątecznym kubeczku. Nadszedł ten dzień, pierwszy dzień grudnia, czyli oficjalne rozpoczęcie Vlogmas. A to oznacza, że nareszcie możemy otworzyć kalendarze adwentowe. Milka za chwilę, a teraz zacznijmy od kalendarza, który zrobiła mi Ada z kanału Dacolka. Link do jej kanału macie na dole, ja również jej robiłam kalendarz, także możecie zobaczyć, co jest w pierwszym okienku. I tutaj mam już numerek 1, więc możemy otwierać. I otwieramy, sprawdzamy, co jest w jedynce. I w jedynce były takie śliczne skarpetki, myszki, idealne do krótkich butów, więc pierwsze okienko już za nami. Otwieramy kalendarz z Milki, z czekoladkami. I mamy klasycznie, już każdy ten kalendarz zna, rolki. Chcesz spróbować? Spróbuj. Dobre. Pyszne. Przyznawać się, kto cieszy się na Vlogmas. Powiem wam, że ja bardzo, bardzo czekałam na grudzień, więc mamy to. Możemy nagrywać te klimatyczne vlogi. A przebrać się z mojej świątecznej piżamki, która pochodzi z Pepko. Moi drodzy, jak widzicie, jestem w samochodzie. Przyjechałam do Kauflandu zrobić zakupy. Takie małe na tort, bo obiecałam Emilowi, więc dzisiaj piekę. I zajdę od razu do Pepko jeszcze pooglądać jakieś ubranka świąteczne, ponieważ dzisiaj mamy sesję świąteczną i chciałabym coś jeszcze u niej kupić. Oczywiście, jeśli nic nie znajdę, to trudno, ale jak znajdę, to jeszcze lepiej. I patrzcie, co się dzieje pod Kauflandem. Aż powiem wam szczerze, że się zdziwiłam. Rozstawiają jakiś jarmark może? Szczerze wam powiem, że nie słyszałam. Później pójdę i sprawdzę, co tam takiego jest. Masa już gotowa, więc robimy ciasto dla Emila. Powoli, że zaczynamy szykować się na sesję. I przygotowałam Wiktorii ubranka, jeszcze muszę je poprasować. Kupiłam jej takie body. Wszystkie te 3 rzeczy pochodzą z Pepko. Takie body fajne. Z takim pomponikiem tutaj, reniferem. Ma też takie czerwone spodenki. Zwykłą białą bluzeczkę. I wezmę jej chyba, nie wiem czy zrobimy w tym zdjęcie, ale wezmę jej również spódniczkę z chrztu. Taką tiulową. I nie wiem czy do tego, czy może po prostu tak do tego na wierzch. Zobaczymy, może się do czegoś przyda. I teraz pójdę szybciutko wyprasować ubranka. A co ty masz? A co ty masz, kochanie? Co ty masz? Pokażesz? Daj mamie. Otworzymy. Co to jest? Zobaczcie, jakie Wiktoria miała małe stópki. A teraz, kto ma takie wielkie? Zamykamy, tak? Dobrze. Już się przebrałam, a tak naprawdę zmieniłam tylko bluzkę na taką troszeczkę bardziej elegancką, białą. A teraz lecę ubierać Wiki. Jak widzicie, Wiktorię również już ubrałam. Jak na razie nałożyłam jej białe, zwykłe body i te czerwone, piękne spodenki. Podobają ci się, tak? Co masz na spodenkach? Powiem wam tak szczerze, że te jej body i moja bluzeczka są naprawdę podobne. Pokazujesz, że masz spodenki takie śliczne, tak? No, piękne są. Zrób papa. Cześć wam, powiedz. Jadę na sesję do cioci Asi. Musimy się tylko uczesać, prawda? Idziemy się czesać? Włoski? Gdzie masz włosy? Pokaż, gdzie masz włosy. Tu, idziemy czesać włosy. No to idziemy. Już gotowe, czekamy na Daniela i zmierzamy w stronę auta. Ładnie wygląda, halo! I jedziemy, postaram się coś wam ponagrywać, nie obiecuję, że dużo, ale coś na pewno wam pokażę. Powiedzcie mi, czy ktoś z was też przyozdabiał ciasto w samochodzie jadąc? Jeśli nie, to możecie zobaczyć jak ja to robię. Oczywiście Daniel jeszcze nie ruszył,
ale już zaczynam. Emil, wszystkiego najlepszego, kupiliśmy Ci taki fajny prezent. O Jezu, dzięki. 100 lat, taki idealny do Twojego wieku. No. Trzeba jaką parciastkę ci ubiegła. Dzięki. Mamy prezencik od Mikołaja. Zobacz. To Mikołaj chyba trochę za wcześnie przyszedł. Nie, będziemy się widzieć. Zobacz tu, Mikołaj jest. Mikołaj. Daj Mikołajowi buziaczka. No. Daj Mikołajowi. Wstydziuszku. Buziaczka. No dobra. Co to? Się jakoś wyłamuje, nie? O, tu jest takie coś. Tak? Nie, w drugą. Którą? O tak. O tak? Tak. Rolka! Okej. Kto ma taką kiecie fajną? Kto ma taką kiecie fajną? Co? Czekaj, trochę ci tutaj do przodu weźmiemy. O. Dzień, 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 dzień. Jak to wygląda? Dobrze. Fiu, fiu, fiu. Ojej! Będzie rzucanie bombkami, coś mi się wydaje. Zobaczcie, do Wiktorni Mikołaj przyszedł troszkę wcześniej. Dostała taki prezencik. Tutaj jest w środku Mikołaj, cukierek. A, i rózga właśnie. Zobaczcie. A i dodatkowo jeszcze puzzle. Co prawda są to puzzle dla dzieci od 2 lat, ale stwierdziliśmy z Emilem, że Wiktoria jest mądra i na pewno sobie z nimi poradzi. Są to puzzle, w których układamy historyjki różne. Już wam pokażę. O. Emil, powiedz mi, czy twoja żona zrobiła dobrą pizzę? Pyszną. Najlepsza, prawda? Moi drodzy, wróciliśmy już od Karoli i Emila. Byliśmy na sesji, oczywiście wszystko wam nagrałam. I teraz idę pod prysznic i kładę się spać, więc widzimy się już jutro. Pa, pa! Okej, wszystko. Dobry. Co to? Dzień dobry. Cześć, Junia. Ja się... Ale powiem, że gładka mam już cześć. No. Ty z nami nie chciałam no. Na opowiadać. O! Ojej! 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 Tato! Daj trochę palca. Daj tata. Daj ciocia dwie palce. Dobra, daj jej chwilę pochodzić. Bo ona coś ewidentnie chce. To? Zobacz.